Dobra, jeszcze trzeci filmik taki podsumowujący, bo wychodzi na to, że ten Sony wcale nie jest jakiś powalający i założę się, że Harman jednak gra od niego lepiej, bo co się okazuje z Sopranu, którego mi się wydawało, że on ma tak dużo. No właśnie już to wcześniej słyszałem, to nie jest taki zupełnie czysty Sopran. Takie czyste talerzyki i tak dalej, bo tutaj Sopranu podnosi mocno średnica, czyli wysokie średnie. No i to było słychać od początku, no ale to tak właśnie sprawia, że ogólnie jest lepsze wrażenie tego Sopranu. Poza tym on sopranowo jest, no może tylko troszeczkę lepszy od tego JVC, ale za to ten JVC ma o wiele ładniejszy, krąglejszy bas. Także no wychodzi na to, że już tak podsumowując, ten Sony wcale nawet nie jest lepszy od niezbyt mocno basującego DT-75, który jednak no, potworem basowym nie jest i ma ten bas trochę słabszy od tego głośnika, ale za to jest o wiele głośniejszy, ze 2-3 razy głośniejszy jest i tak no, ogólnie, kiedy się tutaj dowali tej głośności w DT-75, to i tak tego basu na przestrzeni jest więcej niż w tym Sony. Ten Sony ma tylko więcej basu na tej swojej mniejszej głośności. No i co? No JVC go zjada. Głośnością na baterii to może nie, bo on też głośnością na baterii nie jest głośny. Coś podobnie jak to, a może to nawet tyćku głośniej gra na tej baterii, bo JVC naprawdę na baterii nie powala głośnością. Ja jak go brałem nad jezioro, to musiałem jakieś boostery głośności włączać. Do tego wolałem brać Sharpa, bo Sharp jest o wiele głośniejszy. Ten JVC to jest taki dosyć mocno grający, coś jak Boombox 2, tylko nie wiem, czy nie jest cichszy, bo nigdy nie miałem Boomboxa. Znaczy dwa, nie dwa, może no jedynkę, bo są dwa Boomboxy, dwójka jest podobno mocniejsza od jedynki. A tego JVC to widywałem testy porównawcze takie właśnie z Boomboxem jedynką, tą starą, i to brzmi bardzo podobnie. A ten Soniaczek no to jest taki trochę większa zabawka dla dzieci. No można już też dla takich większych dzieci go podpiąć, ale jednak no to nie jest jakiś powalający głośnik. Ale jego zaletą jest to, że nie jest zbyt wielki, nie jest zbyt... No ciężki to już dosyć ciężki jest, bez prawie taki jak Harman. Ale to, że jak na taki rozmiar jaki ma, to robi wrażenie, ale to nie jest to jakiś potwór mocy. Taki dosyć ładnie grający głośnik, on tam u mnie zostaje, właśnie mi się podoba to w nim, że jest niewielki, że mi fajnie w plecach wchodzi, że bateria długo trzyma. No i w sumie o to mi chodziło, żeby grało coś podobnie jak DT-75, troszkę mocniej basowo, no i dokładnie tak jest, tyle że jest ciszej. Ale też nie lubię mieć, kurczę, w plecaku chodząc gdzieś jakiegoś mocno powerującego głośnika, bardzo głośno, jak jakiś przygłup chodzić z tym czadować, tylko tak, żeby mi to grało, no, żeby dosyć ładnie grało, nie musi być jakoś powalająco głośno. No jak widzicie, też zdjąłem pasek z JVC i fajnie mi się tu udało go założyć na ten głośnik. Teraz jak będę sobie szedł do pracy, to na obchody mogę sobie chodzić z tym paskiem. Dźwięku tu mi nie zasłania, no bo sopranówki są tutaj z boku. Basowe też są prawie całe odkryte, a nawet jakby były przykryte, to i tak im nie szkodzi. Akurat ten pasek się tak umiejscowił gdzieś pomiędzy basowym a sopranowym. I w dźwięku to w niczym nie przeszkadza i fajnie. No o ile się skrócił ten pasek, kurczę, w JVC, to on był taki długi, na ramieniu można było powiesić, a tutaj po objęciu z jednej z drugiej strony tego głośnika została nam tylko taka rączka, no i na razie tak to sobie zostawię, bo ten JVC jest za wielki, żeby z nim chodzić, chyba że na jakąś wyprawę, ale jak już mówiłem, na wyprawę to ja wolę tego Sharpa, bo jest o wiele głośniejszy, donośniejszy. To ten paseczek będzie sobie na razie na tym Soniaczku, bo mi tutaj fajnie przypasował.
No i to na tyle tego podsumowania tego głośnika. Żaden z niego potwór, ale jest mały i gra dosyć ładnie jak na głośnik. Ciężko jest znaleźć coś w tej cenie. To i tak jest szok, że on jest porównywalny z JBL-ami, Extreme'ami, dwójką. No na pewno jedynką i dwójką, trójka to już chyba trochę lepiej gra. No ale ile te JBL-e kosztują, a ile kosztuje ten Sony, także to i tak jest dobry głośniczek. No i to na tyle z tego podsumowania, bo dwa poprzednie filmy nagrywane tym właśnie LG-kiem, który już jest starym telefonem, się zepsuły, bo jeden mi kod zepsuł, a drugi się po prostu uciął, bo zabrakło miejsca na telefonie. No i to na tyle. Niech się tutaj Toucher Fantasy skończy. Leci właśnie z tego LG-ka, który nie ma ani aplikacji ściągniętej do światełek, ani do korekcji, ale to i tak jest trochę bez sensu ta aplikacja, bo wychodzi na to, że po podbiciu tego basu w aplikacji on taki tutaj za bardzo bijący jest, niezbyt przyjemny. No jedynie sopranów można trochę dołożyć. I to jest plus tej aplikacji, a poza tym ta aplikacja do poprawy tego dźwięku to nie jest jakiś pełny korektor, to są tylko średnie, wysokie i niskie, i to też w takim niezbyt wielkim zakresie. Troszeczkę to tam może poprawiać to brzmienie, ale nie za wiele, także to na tyle. Zmykam hejka.